Siemaneczko, jestem Perpetuum Games. Witam was na moim gospodarku i dzisiaj zajmujemy się... czym? Zajmujemy się przywracaniem prawie, proszę państwa. Co pana będzie? Przydziechę? Coś mi tu brzęczy, ale nie wiem o co chodzi. A transformator mi tu brzęczy, dobra. Już wszystko wiem, proszę państwa, wszystko już wiem. Lecimy. Odpalamy. Czwóreczka i grzejemy sobie powolutku. Dobrze jakoś przetrząsnąć. Nie wiem, czy widzi idealnie. Troszeczkę ta przewracaka jest, wiadomo, mniejsza. Dział. Ale będą plany na tą przewracakę. Jak? Ogarniemy temat. Proszę państwa. Naszej kostki. Która jest w toku działań. Proszę państwa. Tak, na razie zbieramy pieniążki na ewentualny wykup, bądź właśnie zapłacenie na tą kostkę. Na razie więcej nie mówię, no bo nie ma co dążyć do tematu, trzeci odcinek z rzędu. Ewentualnie mogę powiedzieć, że brakuje mi 20 tysięcy, żeby zapłacić za tą pracę, po 38 tysięcy jednak wychodzi, a pasa zbieram. Dobra, tylko tyle mogę powiedzieć. Więc nie jest tak tragicznie. Prawie pokoszone, zboże pokoszone, więc teraz przelatać. Myślę, że chciałbym zdążyć jeszcze przed ewentualnym pasowaniem, które no po prostu będzie mi też kosztować w tym sezonie, ponieważ chciał zrobić to pewnie w perki, bo nikt to niestety poza teoretycznie miał, no nie ma pasy kostki. Ale że tamta pasa teraz jest, no, wiadomo, więc sądzona, no to nic nie mogę na razie jej korzystać. Wiadomo, spasowałem słomę, ale tylko tyle. Bo się tego nie widać. Więc tak, tutaj niestety będą musiały być belki, więc prawdopodobnie odcinka z belowania tutaj nie będzie. Chyba, że coś jeszcze wymyślę, nie wiem. Jak tutaj dokładnie wszystko ugryźć, proszę państwa. Ale prawdopodobnie to będą spokojnie niepasowane poza odcinkiem. Po prostu tak, żeby zdążyć, bo wiadomo, nie każdy by gdzie chciał, żeby swój sprzęt pokazywać. A po drugie chciałbym już przewinąć sobie czas do... Znaczy można powiedzieć. Przewinąć czas do sierpnia, już wsiąść sobie owiec. Bo jeszcze mam oczywiście żniwa, które muszę zrobić. Więc no, troszeczkę jeszcze roboty. Kombajn będzie miał w tym sezonie. Na szczęście to końcówka, więc tutaj nie jest jakoś tam tragicznie. Z tym owcem to są dwa pole, jedno dość konkretne. Drugie, no niekoniecznie. Ale zawsze to parę ton powinno mi ulecieć z tego wszystkiego. Fajnie, elegancko przewrócimy nagrabienie. Prawdopodobnie będzie też pewnie poza nagraniami, jeśli zdążymy. Jak to tam wszystko wypali. Jeśli nie zapomnę kamery, no to wiadomo, nagram. Jeśli tak zapomnę, to po prostu tego nie nagram. Będzie to, czy tak powiem, logiczne. Żebym jeszcze zdążył baterię podłączyć naszej kamerce, to będzie wtedy zajebiście, bo tak trochę baterii trochę mało ma, ale myślę, że to nagranie u mnie wystarczy. Chyba naokoło jakoś mniej więcej przyjechaliśmy. Trzeba jest przez tego transformatora, żeby trochę nie zawadził, bo jak ja dzielnie mnie, to mi ciumnik spali i będzie Lipton. A tego bym oczywiście nie chciał. I wszystkim. A jest też poczciwa 30, która w pierwszym momencie przed zakupem 60 miała iść. Okazuje się, że ta 60 teraz po planowanej sprzedaży miała iść. Dużo teraz więcej robić niż powinna. Można powiedzieć. Tu ja nie chciałem przekładać już tej 30, bo wiadomo, z którym zacznie ten ciągnik by dłużej nie wyszedł, nie chciał go sprzedawać.
Ale teraz patrzę, że jednak chyba te przyciągniki na moim gospodarstwie na dzień dzisiejszy, no to są optymalne. No bo optymalne przyciągniczki, bo każdy, wiecie, ma swoją daną robotę do zrobienia. Widzicie, 30 sobie żółta pocięła, trzeba na poprzewraca. A 60 była do odwozu zboża, więc tu już mieliśmy fajnie podzielone. No, jednak nie musiałem katować, powiedzmy, 30 czy tej, czy żółtej do właśnie do odwozu zboża. A mogę sobie elegancko 60 powiedzieć. Która, no dość, powiem szczerze, dość sporo pali. Myślałem, że troszeczkę będzie mniej paliwa. Niestety teraz no, pali dość sporo, ale jednak też swoją robotę robi. Będą najwięcej pali mi 60 w przyczepie, tak? No, bo najwięcej ich dostaje, no, po prostu po garach, tak? Najwięcej, bo jednak trochę tego tonażu musi pociągnąć. Ale jestem zadowolony, że ogólnie klasa, jak i sama 60, no, daje radę dość konkretnie. Bo widzę, że troszeczkę to, tak trochę jest nie halo, ale łapie. A jeżeli łapie, to niech tak sobie przejadę, żeby trochę więcej szerzej wziąć. Dobra. Zima. Zimno, pizga chyba dzisiaj z dworu. Kurwa, szczerze, no zwala tak mocno. Dobrze, te paski powinnam, dobrze, te paski wymieniłem. Tak naprawdę tutaj by było nieciekawie. Ten pasek wymieniłem, to jednak ktoś tutaj swoją robotę dość dobrze robi. Patrzcie, aktualnie teraz rzuca mi ogólnie trawę. Fajnie, ja się bardzo cieszę, niby taki mały pajączek. Z jednej strony jest upierdliwy, bo się ślizga trochę na tym pasku. Fajnie by było to na przykładni było. Dużo lepiej. Po drugie, wydajniej by było. No ale trzeba się cieszyć z tego w ogóle, że to taka maszyna na tej mojej gospodarce jest, bo się nie ma teraz przewacaki, no to byłby Lipton. A tak na szczęście na razie jest wszystko elegancko. Też prawdopodobnie będę musiał chyba wyburzysko wymienić tutaj na tym nawałku. Można powiedzieć tutaj, no wiecie, to wchodzi tutaj. Bo tutaj chyba już wyburzysko siada, bo już tam trochę telepiego. Tą przekładnią, nie wiem, co powiedzieć nawet tutaj. A tu tam grosza bez pawy 50 zł. Do 50 zł będę na to zrobione, tylko zebrać, wymienić i skręcić. A tu raczej może, jak dobrze pójdzie, to pewnie na zimę tak sobie coś będę ustalę i będę chciał właśnie sobie to przygotować, ogarnąć. Żeby nas w tym sezonie już po prostu było zrobione. W tym momencie mam nadzieję, że jako tako ta przewracarka jeszcze nam da radę ogarnąć. Tam tutaj wrzucę? Nie, prędko nie ma co. Lepiej jechać czwórką, żeby trochę lepiej rozstrząsło, bo naprawdę jest dość cienko pod tym względem. Wiecie, pojadę piątką, dam radę, ale to mi z tego, jak tego nie rozrzucę, tak jakbym sobie tego życzył. A nie o to chodzi. Mam być to ładnie przewinięte. Myślę, że na następny tydzień już będzie następny, to może przesadzimy za dwa dni. Gdzieś będzie przegabione i pewnie spasowane jeszcze kolejnego dnia. I wtedy będzie miał najlepszej właśnie pod tym względem. Żeby ten materiał był jak najbardziej suchy. Bo nie chcę siano kieszonki, bo niepotrzebna mi siano. Tylko mamy teraz kwestia tego, że muszę podzwonić do kogoś, kto by mi przyjechał tu spasować. Teraz. I teraz właśnie teraz najlepsza rzecz. Najlepsza z tego, można powiedzieć, cyrku. Człowiek kupił pasy za 14 tysięcy. Wtedy się z pewnego źródła. A teraz nie będzie mógł jej używać. No bo z drugiej strony będę musiał płacić później za użytkowanie tej klasy. Trochę słabo, więc muszę sobie tą pasę w tym momencie odpuścić. Muszę sobie zapłacić. Zapasowanie, co będzie mnie troszeczkę bolało, ale myślę, że będę w stanie finansowym
ma na dzień dzisiejszy, ma 18 tysięcy, no wiadomo. Ale dopiero będzie dopiero dziś w sierpniu, jak wspomniałem. W początku, więc jeszcze takie półtora po tygodni sprawy sądowej. Ewentualnej, no bo tamten gościu, nie wiem, na miarę są. Teoretycznie, tylko że oni tam muszą tego gościa sami zadzwonić, się dowiedzieć, czy on by chciał to teoretycznie legalnie załatwić. No to już mówię o kwestii od policji, zależy czy ona to dogada, czy nie. Może się okaże, że jednak będę mógł pracować tą pracą, bo może tak się dogadamy, że jednak tylko tego kredytu i te 38 tysięcy im po prostu tej osobie daje temu gościowi, temu właścicielowi kasy. Tam. Bo mi się podoba ta praca. Chciałbym kostkę, ale będę miał naprawdę chciać tyle pieniędzy, no to chyba raczej będę wolał. Nie mówię, że mnie wolam, jeśli mnie potrzeba, ale ja to na pewno coś innego wybrał na wyżej, niż to tak właśnie teraz wychodzi. A to nic. Ważne, że myślę, że tylko szczęśliwy, bo powiedzmy udało ogarnąć. Będę zadowolony. Bez żadnych moich konsekwencji, o przede wszystkim, bez żadnych konsekwencji finansowych z mojej strony, bo żadne oskarżenie, żeby nie było. No bo to już nie w tym momencie bywa. Tak. Co miałem, proszę Państwa, jeszcze dodać, bo zapomniałem w ogóle. Sklerozę. Może mi się przypomni, to przypomnę, szczerze mówiąc. To odnośnie dzierżaw. Na razie nie wiem, dopóki mi się sytuacja nie rozwiąże tutaj na moich etapach z pasą. Dzierżawy, mogę na razie zapomnieć tą, tylko oprawiam, bo tej jeszcze mi nie zabiera na szczęście, a tej drugiej nie wiadomo czy mi da i minąć. Ale myślę, że mam jeszcze dwa miesiące, miesiąc, dwa miesiące do ogólnych zasiewów, więc myślę, że tam się coś, tam tym te dwa tygodnie się to po prostu dowiem co i jak. Dobra. Teraz praktycznie pole kończymy, łąkę kończymy, przepraszam. Więc jest picabello. Ogólnie da się zastanawiać, czy nie chyba sprzyjada wezwać do ogólnej pomocy. Żeby nie musiał pomóc mi po prostu zgrabiać do znajomego. Nie przyjechał mi pomóc. Bo szczerze, przez obsko, teraz nie dowiedział, czy ja zdążę po prostu rozgrabić. No, a ktoś czuje, że trzeba nie chyba na to przez swoją flaszkę zapłacić. Zarobić. I powinno być git. Mena na dwie skawiaki, to było już sobota. Dobra, czyli tu już mamy chyba ogarnięte z tego co widzę. Dobra, czwórka, piątka, szóstka, jedziemy jak najszybciej. Paliwa nam starczyło. Widzę, że paliwa nie natankowałem, nie kupiłem paliwa. Muszę raz pojemnik sobie kupić. Na pieniądze, pieniążki, to sobie muszę chyba zbiornik postawić. Tutaj na gospodarstwo. Czekajcie, bo tam już widzę, że jest bankam, który został mi od aż przeniesiono posłów, czyli kosteczka siana mi została. To w ogóle jestem w szoku, że jest. Siadamy. Taka zapinanka, czekajcie, teraz żebym ja to jakoś fajnie zrobił, to muszę kolegać tutaj od razu poprzecznie zrobić. Puścimy i włączamy. Trochę dostaję po garach, no to nie mogę przy czym dostać po garach, no bo tu jednak jest tylko dwa gwiazdy i na pasku. To trochę mi tak rozrzuca, nie tak jakbym lekko chciał. A nie źle.
Tyk. Myślę, że aby tylko było... Aby wytrzymałeś się ten cały sezon, by remontować za tam za parę groszy. Chyba naprawdę coś fajnego jeszcze będziemy gdzieś. Tego nie wiem. Dobra. Dobra, no i to już jest chyba ten fajny kawałeczek do ogólnej uprawy. Powiem szczerze, to, że właśnie się gadał z tym gościem, którego właśnie też mam tu dzierżawę, jeśli to kto widział, to tutaj też jest jego pole. To jest jego pole, więc naprawdę trochę tutaj roboty będzie. Wiadomo, to trzeba pokarać, jeśli kogo będzie chciał. No, widzę, że to jest za tonę, ten, to jest powierzchnia 173. 85 tysięcy za hektar. Czyli wychodzi mi dzierżawa 54 tysiące do wykupu. Tutaj fajnie wyglądało pole. Bo może się uda tak zrobić ewentualnie, jeśli faktycznie się dogadamy. No jednak tutaj fajne pole zrobić, takie dość równomierne, tak powiem. Fajnie to wyglądało. Ja bym zadowolony, bo to taki dość specyficzny kawałek wtedy był. No wiadomo, łąkę znowu musiałby ktoś przyjechać załatać, no ale już na kogoś załatać łąkę i pole, żeby to poszło wszystko w jednej, przy jednej linii, tak? No to by była najlepsza opcja. No więc tutaj będzie troszeczkę roboty, ewentualnie. Jeśli nie w tym, to może w następnym sezonie się wszystko wyjdzie tak jak trzeba i ten właściciel. No, nie ugnie się pod presją tego, że ja ukradłem to, co ukradłem. Teoretycznie nie ukradłem, tylko po prostu nieświadomie kupiłem. A już tak. No tak, dążę ten temat tej pasji, to w sumie niepotrzebnie. Dobra, jest elegancko. Robota powoli ucieka, troszeczkę dzisiaj nie mam siły do ogólnych. Ogólnie nadgadać 22.20. Teraz powoli wracamy też do, tak abstrahując, wracamy teraz do chyba odcinków po raz w tygodniu. Mam w tym tygodniu, będę tak chciał zrobić, żeby jeden odcinek był. Na pewno chcę tylko trochę dokończyć Mission The Walking Dead i wziąć połączyć farmę Starfield, a teraz te farmę Starfield to będą do... na weekend. A jest pobawane tutaj. Sezon. Trzeba przygotować się do sezonu. Po prostu trochę też mieć tego spokoju do nagrywek. Bo wtedy lepiej się skupię na nagrywaniu farminga niż tak nagrywają dwóch odcinków dziennie, a tak będę musiał poświęcić, powiedzmy, ustawić na godzinę 15, z powrotem będę bardziej chyba 12-14 odcinki jednak rzucać. I teraz 15 będzie dziennie, było to 15. 15. Zobaczymy jeszcze. No dwa razy będę rzucał, to będzie wiadomo. 14 i 18, tak jak do tej pory. Trochę się ciężko rozliczać od tego. Tych dwóch odcinków dziennie. No a powiem szczerze, nawet w sumie teraz nie mam co nagrywać po dwa odcinki, no bo Chaos Sleeper już raczej moim zdaniem już jest skończony. No chyba że jak będzie się przebysk wynagrać, no to może tak zrobię. Ale prawdopodobnie jeśli się ukaże, to najdłuższą linę kupujemy, remontujemy i to wszystko w temacie. To wszystko. Będę mówić. Więc tutaj nie ma co wymyślać.
na siłę jakiejś nowych serii szukać, kombinować, tworzyć, albo też to z drugiej strony sensu większego nie będzie miało. Dobra. Pojedziemy sobie trochę w tą stronę. Będziemy sobie odcineczek kończyć. Żeby po prostu... No... Tak powiem... Wyrenderować i przygotować się na to zrzucenie... odcineczka. Na kanał i będę zadowolony. Widzę, że tak. On dzień nie mam takie, jakie mam. Bo trochę chłodno. Czapeczkę też musiałem wyciągnąć. Widzicie? Ale wiadomo, tutaj nie zwracać uwagi zbytnio na stój i tak dalej, to teraz będę prawdopodobnie ten tydzień tak nagrywał, bo troszeczkę jednak ci mentalnie przygotowałem do syro chyba. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, jeśli taki odcinek by się spodobał, to ciepłe, w ogóle komentarze, dzięki za oglądanie, trzymajcie się następnego odcinka, na razie, cześć.